Cześć, dzień dobry, witajcie w nowym filmie i w nowym roku. Dzisiaj zapraszam Was na mój odpowiednik filmu z serii Ulubieńcy Roku. To nie będą do końca, znaczy mi jest trochę ciężko wybrać ulubieńców, dlatego że, może nie wybrać, ale po pierwsze ten rok był totalnie szalony i nie pamiętam już tego za bardzo, co się działo w styczniu, w lutym i w tamtych miesiącach. Natomiast otworzyłam szufladę w łazience, szuflady, popatrzyłam na wszystkie swoje kosmetyki i pomyślałam sobie tak, które rzeczy kupię ponownie, albo które rzeczy właśnie jak się skończą, to kupię ponownie, albo jakby się zniszczyły, to kupię ponownie, albo jakbym je zgubiła, ale że sięgnę na pewno po kolejne opakowanie i to było moje kryterium wyboru. Po pierwsze to, że mi się dobrze używa tych rzeczy, a po drugie właśnie to, że lubię je na tyle, że w dobie dzisiejszych czasów, kiedy wybór jest tak ogromny i wszystkiego jest po dziurki w nosie, można byłoby, myślę, spokojnie kupować co chwilę jakiś nowy produkt, bo cały czas jest coś nowego, czego jeszcze się nie testowało, to po te rzeczy mimo wszystko sięgnęłabym ponownie. Zacznijmy od zapachów i w tym roku mam zdecydowanie dwóch ulubieńców. Dwa zapachy, które najbardziej mnie urzekły, po które sięgałam najczęściej i najchętniej. Pierwszy z nich to jest chyba taki mój ulubieniec i odkrycie. Dostałam go na urodziny w 19, pod koniec, bo ja mam urodziny w grudniu i używałam go cały zeszły rok. Tu już jest końcówka. Myślę, że starczy mi go jeszcze na kilka użyć i niestety będzie już puste opakowanie, ale na 100% kupię go ponownie. To, co jest też dosyć istotne, jeśli chodzi o zapachy Jo Malone, ja mam kilka różnych, ale zdecydowanie ten jest moim ulubieńcem, to jest fakt, że to są wody kolońskie. To nie są wody perfumowane ani toaletowe, więc nie jest to jakaś powalająca trwałość. Natomiast wydaje mi się, że to dużo zależy od tego, który zapach wybierzemy i od tego, jak on gra z naszą skórą, dlatego że mam jeden taki nowy zapach, którego nazwy teraz nie pamiętam i on u mnie trzyma się, powiedziałabym, raczej kiepsko, natomiast na mojej mamie pachnie naprawdę dosyć długo, więc to też zależy. Tutaj ponownie, raczej wracając, mimoza i kardamon, ja mam akurat nie setkę, czyli największą pojemność. Te zapachy nie należą może do najtańszych, dlatego że on występuje w dwóch wersjach pojemności. Mamy 30 za 259 zł i setkę za 509. Natomiast czasami właśnie te Jo Malone produkty, nie tylko zapachy, wskakują na jakąś akcję promocyjną, więc czasami można je kupić po prostu trochę taniej. Jeśli chodzi o zapach, no to tak jak sama nazwa wskazuje, mamy tutaj mimozę, kardamon, ale w składzie również jest Bob Tonka, który jak obserwuję wszystkie swoje zapachy albo większość tych moich ulubionych, to one właśnie tą tonkę w sobie mają. A drugi zapach, który również kocham całym sercem, niestety tutaj już jeśli chodzi o dostępność finansową jest trochę gorzej, jest to Tom Ford Tobacco Vanille. Zapach tak piękny, ale jednocześnie mocny, orientalny. To jest w teorii zapach przeznaczony zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Nigdy nie czułam go na facecie, na mężczyźnie, natomiast on mi się kojarzy jednak bardziej kobieco. Głównie dlatego, że jasno tutaj ten tytoń w składzie mamy, natomiast ja tu mocno czuję wanilię, takie orientalne jakieś przyprawy, kakao. Ciężko mi jest sobie wyobrazić mężczyznę pachnącego czymś tak słodkim, ale czemu nie? Ja po prostu go jakoś tak bardzo na sobie głównie czuję i kojarzy mi się z takim zapachem intrygującym, trochę przytłaczającym, ale to jest taki zapach, który jest mocny i momentami macie go dość, ale jeszcze bardziej chcecie go wąchać, tak na mnie działa. Bardzo go lubię i tutaj mam 50 ml. Tu niestety bardzo dużym minusem tych zapachów z Toma Forda, bo to już jest woda perfumowana, jest ich cena, która jest, wydaje mi się, jakaś absurdalnie zawrotna i mam kilka takich zapachów właśnie z Toma Forda, które również mi się podobają. Nie pamiętam teraz wszystkich nazw, ale jest, myślę, że jest ich tam z 4-5, które mogłabym tak, wiecie, od
teraz po prostu iść kupić, gdyby właśnie nie ta cena. 50, czyli to, które ta pojemność, którą ja mam, kosztuje 900 zł w cenie regularnej. Występuje jeszcze taka wielka pojemność, chyba 250, która kosztuje jakieś absurdalne ponad 2000 zł. I mamy jeszcze 30, która kosztuje 500. Te zapachy dostępne są Jo Malone, Douglas, przynajmniej ja tam kupuję, Tom Ford jest na pewno w Sephorze i w Douglasie również. W tym roku używałam również innych zapachów, ale to właśnie te dwa, gdybym musiała wybrać, zresztą się pożegnać, to wybrałabym zdecydowanie te dwa jako moje ulubione. Myślę, że jeśli chodzi o tego Toma Forda, jeśli Wam się ten zapach podoba, to czy warto, no to już jest znowu bardzo subiektywne, czy warto wydać tyle pieniędzy na zapach. Wydaje mi się, że jest jakby tak duży wybór równie pięknych perfum, tańszych, natomiast jest to zapach, który na mnie jest trwały, który jest wyczuwalny, który później jak użyję go, to moje rzeczy też nim pachną, więc tak, ja bym powiedziała, że to jest intrygujący, bardzo kusząco intrygujący zapach. Następna kategoria to będą włosy. Pielęgnacja włosów i stylizowanie włosów. Tutaj mam Wam do pokazania dwie rzeczy. I zaczniemy od czegoś zdecydowanie mniejszego i jest to maska. Maska z firmy Brogio, nie wiem jak to się prawidłowo wymawia. Oglądam te filmiki zawsze przed filmem, jak chcę nagrać gdzieś film, w którym mówię o tym produkcie, to oglądam, jak dziewczyny inne to wymawiają, no nie mogę. Więc link będzie i tak na dole, pewnie widzicie tutaj przebitkę. To jest maska do włosów, która ma za zadanie je naprawić, tak wiecie, zregenerować, dać im takiego kopa. I faktycznie ja w tym roku, w ubiegłym, bo już mamy w sumie 21, ale kombinowałam ze swoimi włosami, rozjaśniałam, przyciemniałam, rozjaśniałam, później znowu przyciemniałam. I efekt tego był taki, że moje włosy, które naturalnie są raczej, jak nie robiłam z nimi nic, to były przepiękne i były w bardzo dobrej kondycji. Ta maska razem z maską z Davines, z firmy Davines, nie pamiętam jak ona się nazywa, ale też Wam dam link, to są moje dwie ulubione maski do włosów, takie właśnie, które mają je naprawiać, nawilżać, regenerować. Tutaj mamy kompleks kilku olejków, mamy olej z awokado, który ja bardzo lubię w produktach do pielęgnacji włosów, mamy olej ze słodkich migdałów, olej arganowy, jest biotyna. Ten produkt również jest odpowiedni dla wegan, czyli nie zawiera w sobie żadnych produktów, czy nic tutaj nie pochodzi, pochodzenia od zwierzęcego nie ma, plus nie jest testowane na zwierzętach, więc to jest dla mnie bardzo duży plus. One, te produkty dostępne są, wydaje mi się, że na Look Fantastic również, ale ja kupuję je zazwyczaj w Sephorze. Cena maski, ona występuje w dwóch wariantach, jeśli chodzi o pojemność większą. I to jest moje chyba trzecie opakowanie już, ale to jest produkt bardzo wydajny. Teraz, odkąd mam krótkie włosy i one są w dużo, dużo lepszej kondycji, nie sięgam po nią tak często. Natomiast używałam jej czasami 2-3 razy w tygodniu, w takim najgorszym okresie dla moich włosów 3 razy. I naprawdę widziałam bardzo dużą poprawę i różnicę jakby w kondycji tych włosów. Robiłam jakby na dwojaki sposób. Jak miałam czas, nakładałam produkt na umyte włosy, wychodziłam spod prysznica, nie zmywałam tej maski, chodziłam w takich włosach z maską przez jakiś czas, dopiero wracałam pod prysznic i zmywałam po tych 30 powiedzmy minutach. Jeśli miałam mniej czasu albo po prostu nie miałam ochoty chodzić w mokrych włosach przez 30 minut albo wracać później drugi raz pod ten prysznic, to nakładałam go pod prysznicem i trzymałam tak te 15 minut. Robiłam wtedy peeling, wiecie, goliłam nogi, wszystko co się tylko dało i właśnie trzymałam tą maskę na włosach, później zmywałam. Włosy naprawdę były o niebo lepsze niż bez użycia tej maski. Miękkie, bardziej takie jakby ujarzmione, na pewno nawilżone, nie były takie suche. Naprawdę bardzo fajny produkt. I z tych wszystkich firm, które testowałam, to ta i ta maska z firmy Davines sprawdziły mi się najlepiej. Drugi produkt do włosów to będzie Dyson. Dyson, który tutaj za mną z tyłu sobie elegancko mieszka, bo to jest dokładnie jego honorowe miejsce tutaj na tej toaletce. Odkąd go mam, a mam go od... Ile on obgryza coś?
Mam go, wydaje mi się, że od października, listopada, jakoś tak, od drugiej połowy tego roku. Zdecydowanie uwielbiam, nie żałuję, że go zostawiłam. Początkowo kupując go, zamawiając go na stronie oficjalnej Sonia Dysona, wiedziałam, że jest taka możliwość, żeby testować go przez 30 dni, ewentualnie, jeśli nie będziecie zadowolone, to oddać. I trochę dlatego, nie ukrywam też, zdecydowałam się, żeby go zamówić, dlatego że to też nie jest tania zabawa i trochę bałam się, że będzie jak z dużą ilością sprzętów, które się kupuje, poużywa, a później idą w odstawkę. Więc testowałam go na wszelkie możliwe sposoby przez te 30 dni. Nagrałam Wam film o nim, jeśli jesteście zainteresowane, to film jest, postaram się go albo podlinkować, ale to jest stosunkowo nowy film, więc myślę, że bez problemu go znajdziecie. I mówiłam tam, że prawdopodobnie go oddam i kupię go ponownie, jak ogarnę sprawy ze swoim samochodem. Natomiast finalnie tak jakoś się to udało zrobić, że nie odesłałam go i zostawiłam ten sprzęt, dlatego że bardzo go lubię. Nie myję włosów codziennie, bo chciałam powiedzieć, że sięgam po niego codziennie, co nie byłoby prawdą. Sięgam po niego za każdym razem, jak myję włosy, czyli zazwyczaj co drugi dzień, bo tak to u mnie najczęściej wygląda. Najczęściej sięgam po te dwie końcówki. Po pierwsze, i to jest chyba mój numer jeden, czyli taka okrągła szczotka, której ja tak wyciągam włosy do góry, żeby je trochę odbić od nasady. Korzystam też oczywiście z tych takich końcówek tutaj do kręcenia tych włosów, natomiast jakoś jak się spieszę, łatwiej mi jest, jeszcze nie doszłam do takiej wprawy z tym kręceniem, żeby to wyglądało, żebym się nie męczyła i żeby dawało do końca taki efekt, jakbym chciała. Natomiast ta końcówka okrągła szczotka i taka szczotka tutaj z ząbkami, to są te dwie końcówki, po które sięgam najczęściej. Widzę na pewno, że moje włosy wyglądają lepiej, że są uniesione od nasady bardziej. Ja mam włosy taką tendencją do takich włosów bardzo klapniętych, czego nie lubię, nie lubię, jak one są takie ulizane, dlatego ja też na tych filmach majtam tymi włosami, co myślę, że niejedną osobę doprowadza do szewskiej pasji, mnie również, ale to jest silniejsze ode mnie i na pewno to urządzenie powoduje, że te włosy są bardziej uniesione, są takie, nie używam też teraz żadnych, zresztą ja nigdy nie używałam codziennie, nie wiem, prostownicy albo lokówki, dlatego że ja tylko włosy suszyłam na dobrą sprawę. Natomiast widzę gigantyczną różnicę używając tego i nie używając. I mówię tutaj o różnicy w tym, jak one wyglądają zaraz po użyciu, ale też po tych dwóch ponad, powiedzmy, miesiącach używania tego produktu widzę, że moje włosy są w lepszej kondycji. Na pewno miało też na to wpływ więcej innych czynników, że piję więcej wody, że przyjmuję suplementy, czego nie robiłam wcześniej, że one są krótkie, tak? Więc obcięłyśmy tą najgorszą część, która była najbardziej zniszczona. Natomiast myślę, że to wszystko razem daje efekt, który po prostu mnie zadowala i te włosy są zdrowsze, ładniejsze, bardziej lśniące, więc tak, zdecydowanie polecam, jeśli się zastanawiacie, to uważam, że droga zabawa, ale warto. Natomiast to jest też coś, co uważam, że trzeba powiedzieć i o tym pamiętać, że to jest urządzenie, po pierwsze, które nie będzie sprawdzało się u wszystkich, bo tutaj bardzo dużo zależy od tego, jakie macie włosy, a po drugie, tego się trzeba nauczyć. Pielęgnacja cery. I tutaj mam do pokazania Wam dwa produkty. Dwa produkty, które lubię najbardziej i one aktualnie są w mojej rutynie pielęgnacyjnej. Natomiast widzę, że właśnie robiąc pielęgnację czy wieczorną, czy tą poranną, to właśnie sięganie po te produkty, czy ten etap, który każdy z nich, że tak powiem, oznacza, jest dla mnie najprzyjemniejszy. Pierwszą rzeczą będzie krem. Krem do buzi, i to jest krem do buzi, krem na twarz, krem na dzień, którego ja używam na dzień. Jest to Ole Henriksen. Tutaj mamy ten krem z witaminą C, natomiast on występuje, to jest w ogóle cała seria, on występuje w dwóch konsystencjach. I początkowo kupiłam właśnie ten zestaw, w którym był krem pod oczy, który jest uważany za taki kultowy. Dla mnie jakiegoś znowu wielkiego szału, jeśli mam być szczera, nie było. Było tam serum z witaminą C oraz właśnie ten krem w wersji żelowej. On mi się nie sprawdził, ja mam cerę suchą i potrzebuję takiego naprawdę konkretnego nawilżenia. Dla mnie tamten krem był zbyt delikatny, taki w zasadzie
miałam wrażenie, że niewiele zdziałał, ale był po prostu za słaby. Natomiast później kupiłam ten, czyli wersję Double Cream. I to jest zupełnie niebo a ziemia. On jest dużo gęstszy, ale to nie jest taki gęsty bardzo krem. On jest trochę jak taka, jak taki mus, bym powiedziała. Natomiast ładnie pachnie jak Vibovit, dlatego że tutaj mamy witaminę C, która jakby jest głównym albo jednym z głównych składników. Jest tutaj też róża, kwas hialuronowy. Ten produkt jest przeznaczony, przynajmniej tak jest napisane na stronie, do skóry przesuszonej i zmęczonej. To jest moje drugie opakowanie i tutaj już widzę dno, już widzę, że jest, zbliżamy się dosyć szybko do końca produktu i na pewno kupię go ponownie. Szukałam odpowiedniego kremu dla siebie teraz na ten okres zimowy, kiedy jest dość zimno na zewnątrz, to suche jest dosyć to powietrze, który da mi takie rezultaty i takie uczucie, o jakie mi chodzi. I zdecydowanie ten jest jak na razie najlepszym wyborem albo najlepszym kremem, który znalazłam, ale właśnie uważam, że dla dziewczyn, które mają bardzo suchą cerę, to ten, a nie ten żelowy będzie lepszy. Drugi i ostatni produkt do pielęgnacji, który Wam dzisiaj chcę pokazać, to jest masło do demakijażu z firmy Wishful. Bardzo lubię ten produkt. Czaiłam się, zastanawiałam się dosyć długo, czy go kupić, czy nie kupić. W końcu wybierałam inne produkty i jakoś tak było, że chciałam, okej, raz się żyje, trzeba spróbować, jeśli będzie beznadziejny, to po prostu zapominamy, a nie, że ja przez pół roku się, wiecie, zastanawiam, jakby to miało jakoś bardzo mocno zmienić moje życie. Natomiast ten produkt to jest pierwsza moja styczność z takim produktem do demakijażu o konsystencji właśnie takiego masełka. Czegoś, co rozprowadzamy na twarzy i zmywamy. Bardzo go lubię. Tutaj też już zbliżam się do końca, jestem za połową i na pewno kupię go ponownie, chociaż zastanawiam się, czy po tym nie spróbować takiego produktu o tym samym jakby działaniu z firmy Emma Hardy. On też jest często polecany. Zobaczymy, jak to będzie, natomiast na pewno kiedyś, jak nie natychmiast, to w następnej kolejności wrócę ponownie do tego. To tak ładnie pachnie, tutaj w składzie mamy między innymi zieloną herbatę i ten zapach kojarzy mi się z czystością, ale to nie jest taka czystość jak środków do prania czy środków do czyszczenia, tylko to jest taka świeżość, czystość. Właśnie ta zielona herbata, taki jakby ogórek trochę w tym był, chociaż podejrzewam, że nie ma. Natomiast zapach jest bardzo ładny, świeży i bardzo przyjemnie się z tego korzysta. Ja noszę szkła kontaktowe i nawet zmywając, robiąc demakijaż oczu, to myję po prostu całą twarz, nie podrażnia, ładnie się zmywa, on zostawia tą buzię taką. Ona nie jest tłusta, ona nie jest też przesuszona przez działanie jakby produktu, tylko jest taka milutka, mięciutka, naprawdę bardzo fajny produkt. Na tę chwilę, bo testuję teraz różne inne rzeczy właśnie do mycia twarzy, nic nie sprawia mi tak dużej przyjemności jak nakładanie właśnie tego masełka. Przejdziemy sobie zaraz do dwóch ostatnich produktów, które będą z kategorii makijaż. Natomiast mam tutaj jeszcze jedną rzecz, o której zapomniałam uwzględnić początkowo właśnie ten produkt. Dlatego, że to jest dla mnie już totalna nowość. Mam go od 2 tygodni, 3 tygodni, jakoś tak. I to jest produkt, który idealnie sprawdzi się dla dziewczyn, które w okresie jesienno-zimowym, zresztą myślę, że nie tylko teraz, ale mają problem z przesuszającymi się albo z suchymi ustami, łamiącymi się, takimi pękającymi bardziej niż łamiącymi się. Ja niestety, jeśli w tym okresie nie zadbam o swoje usta i o swoje dłonie, to jedno, drugie suche, pęka, piecze, no jest generalnie dramat. Dlatego mam tutaj zestaw do zadań specjalnych, czyli krem z L'Occitane, już to jest chyba trzecie mam opakowanie tutaj gdzieś tak rozłożone w domu. Kupuję tą największą pojemność. Mamy tutaj 20% masła Shea, bardzo fajnie nawilża, ładnie pachnie, chociaż tak ładnie, nieładnie. No mi ten zapach się podoba, ale jest taki dosyć kremowy, że tak powiem, że tak można określić zapach. Plus on się dosyć szybko wchłania, ale jak wchłonie się w moją skórę, to ja czuję, że te dłonie są nawilżone. Nie są, to nie jest tak, że on się tylko zrobił mi taką powłokę na wierzchu i w środku dalej są suchutkie. Nie, on faktycznie ładnie te dłonie regeneruje.
A drugą rzeczą, która właśnie dba o moje usta, jest produkt, który kupiłam totalnym przypadkiem w Sephorze. Wybierałam tam jakieś prezenty i czułam pod maską, że po prostu moje usta zaraz pękną, totalnie się rozwalą. I to jest Lano Lips. Ja ten produkt mam normalnie w torebce i właśnie dosyć higienicznie się go nakłada, bo mam też takie produkty, które trzeba wycisnąć na palec i nałożyć, wklepać w usta, no to jak jestem gdzieś w centrum i nie mogę umyć dłoni, to nie za bardzo chciałabym wkładać paluch i tym brudną ręką jeszcze później machać po buzi. Natomiast to jakby tutaj tego problemu nie ma. I podejrzewam, że można kupić dużo tańsze produkty, które będą miały to samo działanie. Natomiast to przynosi mi ulgę po jednym użyciu. Ja tego użyłam wychodząc, gdy już byłam w samochodzie, wyszłam z tej Sephory, użyłam tego i naprawdę czułam od razu ulgę i że to zaczęło jakby działać. Te usta się nawilżały ładnie. Zapach i smak jest dosyć specyficzny, to nie jest jakiś cud miód. Natomiast działanie jest dla mnie rewelacyjne, bardzo lubię i myślę, że chętnie zobaczę, co ta firma jeszcze ma w swojej ofercie. Wiem, że mają też błyszczyki. Tak jak mówiłam we wstępie, ja nie używam jakiejś szalonej ilości kosmetyków. W sensie takim, że miałam taki moment chyba w zeszłym roku, 2 lata temu, że kupowałam dużo i kupowałam więcej niż byłam w stanie zużyć. Natomiast jakoś szkoda mi później tych produktów. Teraz zdecydowanie mam taką strategię, żeby się zastanowić 3 razy nad zakupem danej rzeczy, czy to jeśli mówimy tutaj o makijażu, czy o pielęgnacji generalnie. Czyli zastanawiam się nad tym, czy jest mi to potrzebne, czy faktycznie będę z tego korzystać, żeby to później nie leżało jak taki wyrzut sumienia. Dlatego wydaje mi się, że w ubiegłym roku zmieniło się właśnie moje podejście i tych kosmetyków kupowałam mniej, efektem czego też mniej testowałam, więc jakby coś za coś, tak? Ale 2 produkty, które na pewno lubię i sięgam po nie często i z miłą chęcią, że tak powiem. Pierwszy z nich to jest IT Cosmetics, czyli ten taki krem koloryzujący. Bardzo dobrze mi się sprawdza, ładnie wyrównuje kolor buzi. Można tutaj trochę budować krycie, aczkolwiek on w moim przypadku to nie sprawdza się. Ja go nakładam zazwyczaj pompkę taką jedną większą na całą buzię i to w zupełności wystarcza. Nie daje to efektu maski, daje taki jakby wyrównuje ładnie ten koloryt. To nie jest podkład, więc to nie będzie miało takiego, nie da nam takiego efektu jak podkład kryjący. I ten faktycznie ma trochę większe krycie, ale jednocześnie wygląda naturalnie, ładnie, także ja go używam na co dzień. To jest jedna rzecz i na pewno to będzie taki produkt, który będzie ze mną, że tak powiem, szedł w najbliższym czasie. Będę po prostu do niego wracać. W szczególności lubię go używać w lecie. Mamy tutaj SPF 50, więc to też jest na pewno jakiś plus. Te produkty ja je kupuję na stronie Douglasa, dlatego że tam znalazłam je w najlepszej cenie. I zależy od, tak by cena zależy od koloru, co jest trochę bez sensu, uważam. Zresztą one też znikają, pojawiają się, trzeba trochę polować. Ja mam tutaj wersję najjaśniejszą, najjaśniejszy kolor z możliwych i on kosztuje około 160-180 zł, ta cena tak się waha. Ostatni produkt to jest rzecz, bez której ja teraz, może nie, że nie wyobrażam sobie życia, ale robiąc makijaż sięgam po nią zawsze od kwietnia. Bo chyba mam ją od kwietnia jakoś tak, albo od maja. I to jest paleta rozświetlająca z Hourglass. Firma, której produkty bardzo mi się podobają i kuszą mnie kolejne. Ja ją mam w wersji Ambient, chyba tak się nazywa. Tak, one występują w 5 wariantach jakby kolorystycznych. Tutaj mamy puder rozświetlający, rozświetlacz, taki różo-rozświetlacz. Zazwyczaj używam tego tak, że po prostu mieszam te 2 skrajne ze sobą, nakładam na szczyt kości policzkowej i ten różo-rozświetlacz lekko wklepuję tutaj też tak wyżej trochę, nie na same policzki. Używam też tego zamiast cieni do powiek, także naprawdę mogłabym teraz w zupełności, wystarczyłoby mi to, tusz do rzęs i jakiś produkt właśnie taki lekko koloryzujący i to mi wystarcza. Bardzo ją lubię, uważam, że daje piękny efekt, delikatny. To nie jest produkt, to nie jest taki rozświetlacz, który będzie widać, wiecie, z kilometra będzie raził. Tym samym się z Wami żegnam, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa!